pasję, gorącą krew i przeszarżował. Przeszarżował albo znowu w grę weszła ta nierówność na drugim łuku, bo cały czas od początku tych zawodów tak naprawdę żużlowcy mają w tym jednym konkretnym miejscu problemy. I teraz Bartek Kowalski również. No w identyczny sposób przecież pociągnął Kacpra Worynę w poprzednim biegu. W identyczny sposób, w identycznym miejscu. No tylko, że wówczas na szczęście na drodze Kacpra Worynę nie było żadnego zawodnika, a teraz znalazł się tam oczywiście niczemu niewinny Jarosław Hampel. Tak, widać, że bardzo się przejął Bartłomiej Kowalski tą sytuacją. Od razu podbiegł do Jarosława Hampela. Mamy nadzieję, że z Jarkiem wszystko w porządku, bo z Bartkiem na pewno, co widzimy na naszych ekranach teraz. Bardzo dobrze dziś wyglądał do tego momentu Bartłomiej Kowalski. No tak, pociągnęło go ewidentnie. A coś ewidentnie jest nie tak w tamtym miejscu, jakaś kolejna nierówność drobna, która, no, która powoduje, że niestety mamy pierwszy opadek. Bartłomiej Kowalski oczywiście wykluczony z tego wyścigu, co tutaj nie mogło być żadnych wątpliwości. Taką decyzję podjął pan sędzia Krzysztof Mejze, jest jedyna słuszna decyzja. Jarosław Hampel jeszcze w ostatnim momencie tuż przed uderzeniem spojrzał w lewo i no tyle dobrze, że był przygotowany na to, że nie wjechał w niego Bartłomiej Kowalski zupełnie znienacka. Tak nie wyglądał ten upadek przesadnie groźnie, ale żużlowcy często mówią, że nie ma przyjemnych upadków, także no, trzeba trzymać kciuki za to, żeby Jarek Hampel był zdolny do dalszej jazdy. I przenosi.